Spokojna dzielnica. Czy istnieje takie pojęcie? Albo czy w ogóle jest coś takiego? I czy blisko domu zawsze oznacza bezpiecznie? Zapraszam do województwa pomorskiego, do Trójmiasta. Jest rok 2011. Sierpień. Polska piastuje półroczną prezydencję w Unii Europejskiej. Lider partii Samoobrona, Andrzej Lepper, zostaje znaleziony martwy w swoim partyjnym biurze w Warszawie. A w miejscowości Baby w województwie łódzkim dochodzi do katastrofy kolejowej. W wyniku wykolejenia pociągu pasażerskiego TLK relacji Warszawa Wschodnia Katowice śmierć ponoszą dwie osoby, a 80 zostaje rannych. Tymczasem my jesteśmy w Gdyni, portowym mieście wchodzącym wraz z Gdańskiem i Sopotem w skład Trójmiasta. Gdynia liczy prawie 250 tysięcy mieszkańców i jest tym samym najludniejszym polskim miastem niewojewódzkim. Tu, w Gdyni, w jednej z najmłodszych dzielnic, w dzielnicy Dąbrowa, mieszka rodzina Strzałkowskich, małżeństwo Małgorzata i Sławomir wraz z dwójką dzieci. 17-letnim synem Patrykiem i 13-letnią córką Izą. Dąbrowa to spokojna dzielnica w południowo-zachodniej części Gdyni, położona już za trójmiejską obwodnicą w bezpośrednim sąsiedztwie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, z dala od morza i centrum miasta. Dużą część dzielnicy stanowią lasy i zbiorniki wodne, stąd to bardzo spokojna dzielnica, położona jakby na uboczu, z dala od wielkomiejskiego gwaru. W tej bardziej zurbanizowanej części przeważa niska zabudowa. Wiele tu szeregówek, bliźniaków i domków jednorodzinnych. Strzałkowscy mieszkają w jednym z takich jednorodzinnych, przy ulicy Kolonia. Nie sposób tu pominąć faktu, że jednym z członków rodziny Strzałkowskich jest również rasowy, czarny, piękny Nowofunland, który jest taką maskotką rodziny w pozytywnym znaczeniu i prawdziwą nadzieją na dostąpienie zaszczytów podczas międzynarodowych wystaw kynologicznych. Przydomowy ogródek, widok na łąkę i leśne drzewa. Ta okolica daje przestrzeń do odpoczynku, spacerów czy rowerowych przejażdżek. Wolność od wielkomiejskiego zgiełku to cecha charakterystyczna tej dzielnicy, ale Dąbrowa słynie też z dużej całodobowej giełdy towarowej, znajdującej się przy ulicy Rdestowej, choć jej tyły sięgają właśnie wspomnianej już ulicy Kolonia, przy której mieszkają Strzałkowscy. Codziennie swój handel prowadzi tu kilkuset kupców, którzy sprzedają swoje towary głównie nocą i w godzinach porannych. Na tym hurtowym targowisku warzywa, owoce, a także inne produkty, głównie spożywcze, kupują najczęściej właściciele małych, osiedlowych biznesów, zaopatrując w ten sposób swoje sklepy. I choć giełda pełni swoją służebną rolę, to dla większości okolicznych mieszkańców jej istnienie przynosi więcej szkód czy bolączek niż korzyści. Wśród nich między innymi te związane z faktem, że kupcy mają problem z utrzymaniem bieżącej, należytej czystości tego miejsca. A powstające i gromadzące się tu odpadki, różnorakie śmieci, foliowe torebki czy inne materiały opakowaniowe, wiatr następnie roznosi po całej okolicy. Ale za dużo już o giełdzie. Wróćmy do rodziny Strzałkowskich. Choć to targowisko poniekąd może mieć coś wspólnego z omawianą dziś sprawą. Małżeństwo Strzałkowskich prowadzi wspólnie nieduży samoobsługowy sklep ogólnospożywczy przy placu Górnośląskim w Gdyni, w dzielnicy Orłowo. Iza, młodsza pociecha Strzałkowskich, 4 miesiące temu skończyła już 13 lat, a 2 miesiące temu ukończyła szkołę podstawową. Po
kończących się już wakacjach rozpocznie nowy etap w swoim życiu – okres gimnazjum. Szkołę podstawową ukończyła z dobrymi wynikami, bo to naprawdę bardzo inteligentna dziewczyna, przy tym koleżeńska i lubiana. Iza jest pasjonatką sportu. Lubi pograć w koszykówkę, a nawet w piłkę nożną, co jak dla dziewczyny wydaje się niezbyt popularnym sportem. Ale największą pasję i zapał odkryła w sobie do tak niszowego sportu, jakim jest unihokej. Dała się poznać z zamiłowania, predyspozycji, została odpowiednio pokierowana i aktualnie uczęszcza na treningi w profesjonalnym klubie sportowym Olimpia Osowa Gdańsk. Jest naprawdę dobrze zapowiadającą się przyszłościową zawodniczką pierwszej drużyny, która to, nawiasem mówiąc, drużyna po raz drugi z rzędu obroniła tytuł i jest aktualnym mistrzem Polski. Iza to żywiołowa, energiczna, życzliwa i, jak już wspomniałem, ponadprzeciętnie inteligentna nastolatka. Wyróżnia ją też uroda. Jest wysoką, szczupłą dziewczyną o bardzo miłej aparycji, a swym uśmiechem niewątpliwie potrafi zaskarbić sobie sympatię otoczenia. Jest 23 sierpnia 2011 roku. Wtorek. Ostatnie dni wakacji. Choć sierpień tego roku jest bardzo dynamiczny, początek miesiąca słoneczny i upalny, a druga jego połowa obfituje w deszcze, burze, a nawet grad, podtopienia i lokalne trąby powietrzne, to ten wtorek jest akurat pogodny i spokojny. W Trójmieście termometry wskazują 23 stopnie Celsjusza. Dobry to dzień na spędzanie czasu na świeżym powietrzu. I tak też w dużej mierze ten dzień spędza Iza. Przyjechała do niej koleżanka z Gdańska, Ola. Koleżanka z treningów unihokeja. Dziewczyny spędzają ze sobą praktycznie całe popołudnie. Trochę w domu, a trochę, a właściwie większość czasu na zewnątrz. Na szkolnym boisku, spacerując po leśnopolnej okolicy, zatrzymując się tu i ówdzie na krótkie pogawędki ze znajomymi z sąsiedztwa. Po godzinie 19 są akurat w domu Strzałkowskich. Jako że zbliża się wieczór, niebawem będzie już zapadał zmrok, Ola informuje koleżankę, że musi już powoli zbierać się do domu. Iza deklaruje, że odprowadzi ją na przystanek. To nie tyle deklaracja czy oferta, co właściwie konieczność, bo Ola niezbyt dobrze zna okolice. Sama jest z Gdańska Osowy, a do najbliższego przystanku autobusowego jest jakieś 800 metrów, więc też nie tak za rogiem. Iza przekazuje rodzicom, że pójdzie odprowadzić koleżankę na autobus. Mama chciałaby, żeby Iza przy okazji wzięła na spacer psa, ale ta odpowiada, że będą musiały po drodze wstąpić jeszcze m.in. do sklepu, więc lepiej będzie, jak pies zostanie, ale wyjdzie z nim jeszcze po powrocie. Przed 19:30 dziewczyny zakładają buty i wychodzą z domu. Mija 40 minut. Jako że Iza jeszcze nie wróciła, z psem na spacer postanawia wyjść pani Małgorzata. Idzie dość częstą swoją trasą, częściowo wzdłuż ogrodzenia giełdy, w stronę ulicy Leśna Polana, następnie w lewo ścieżką w kierunku tzw. stawu na lesie, robi małe okrążenie i kieruje się z powrotem do domu. Kiedy do niego wraca wraz z psem, jest godzina 20:30. Pan Sławomir robi coś w ogrodzie. Izy wciąż jeszcze wówczas w domu nie ma. Fakt ten nie budzi jeszcze żadnego większego niepokoju, bo zgodnie z domowymi regułami i ustaleniami, 13-latka powinna wrócić do domu do godziny 21. Ma jeszcze więc trochę wolnego czasu. Ale kiedy mija ustalona godzina, mija też 21:30, a nastolatka nie odbiera telefonu, nie odpisuje też na SMS-y, rodzice są już mocno zaniepokojeni. Od kilkudziesięciu minut jest już przecież ciemno. Światło na okolice rzuca jedynie księżyc, który, tak się akurat składa, jest w pełni, i nieliczne w tym rejonie przydrożne latarnie w rejonie giełdy. Pani Małgorzata decyduje się wyjść z domu i przejść ścieżkami, którymi potencjalnie mogła córka wracać z przystanku. Poza mrokiem
Trudność stanowi też wybór właściwej trasy. Do ulicy Rdestowej, przy której znajdują się przystanki autobusowe, można bowiem dojść kilkoma ścieżkami, równie prawdopodobnymi, obchodząc teren giełdy od strony zachodniej lub wschodniej. Przemierza jedną z nich, dociera nawet do samego przystanku, ale i tam dziewczyn nie ma. A milczący telefon, bez wiadomości, połączenia od Izy, czy choćby od męża, który został w domu i miał dać znać o powrocie córki całej i zdrowej, z minuty na minutę niepokój tylko wzmaga. Rusza z ulicy Rdestowej w drugą stronę, w stronę domu. Rozgląda się dookoła, nawołuje i z coraz większą trwogą penetruje już wszystkie możliwe ścieżki. Jest już po godzinie 22:30, kiedy na skraju ścieżki, jakieś 300 metrów od domu, dostrzega fragment świeżo rozkopanej ziemi. Na pierwszy rzut oka, jakby rozkopanej przez pojawiające się często w tej okolicy dziki, ale postanawia bliżej przyjrzeć się temu miejscu. W bezpośrednim sąsiedztwie rozkopanego fragmentu ziemi dostrzega but Izy. Jest przerażona, ale apogeum przerażenia następuje chwilę później, bo oto 2 metry dalej odkrywa Izy ciało. Dziewczyna leży w zaroślach. Ma zsunięte do kolan spodnie, bieliznę, na sobie poszarpaną koszulkę, a ona sama nie daje już żadnych oznak życia. Pani Małgorzata podnosi krzyk, wzywa pomoc i przystępuje do resuscytacji. Wezwani i przybyli ratownicy przejmują czynności ratunkowe od matki, kontynuują reanimację, a migające po całej okolicy koguty służb ratunkowych i policji alarmują okolicznych sąsiadów, którzy gromadnie stawiają się na miejscu zdarzenia. Niestety, próby mające na celu przywrócenie czynności życiowych dziewczyny nie przynoszą rezultatu. Lekarz stwierdza zgon młodej dziewczyny. W rzeczywistości, co potwierdzi sekcja zwłok, Iza straciła życie już jakieś 2 godziny przed jej znalezieniem, około godziny 20:30. Ciało zostaje zabezpieczone, a następnie przetransportowane do Zakładu Medycyny Sądowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Ale jeszcze zanim to następuje, do wielogodzinnej pracy przystępują śledczy. Niezwłocznie wdrażają czynności, które mają doprowadzić do jak najszybszego wykrycia i ustalenia sprawcy. Jeden z sąsiadów jest na miejscu ze swoim psem tropiącym, który staje się nadzieją na szybkie podjęcie pościgu za sprawcą. Pies jednak niestety nie podejmuje tropu. Sprowadzone na miejsce psy policyjne też nie. Trudno im nawet wskazać kierunek ucieczki. Nie wiadomo więc, czy morderca skierował swoje kroki w kierunku pobliskich budynków mieszkalnych, za teren giełdy, czy też może do lasu. W tym miejscu miał do wyboru 5 potencjalnych dróg ucieczki, ścieżek, w tym tej obok domu Strzałkowskich, a naocznych świadków, przynajmniej wśród zgromadzonego tłumu, brak. Ktoś z pracowników giełdy słyszał co prawda jakieś krzyki dobiegające z lasu w czasowych okolicach dokonania zbrodni, około 20:30. Było to coś w stylu „mamusia, ratuj”, ale uznał, że to wakacyjne wygłupy nastolatków i nie zainteresował się nimi szczególnie. Pewnymi informacjami dzieli się też sama matka Izy, pani Małgorzata, która po godzinie 20 była przecież na spacerze z psem. Prawdopodobnie jeszcze przed całym zdarzeniem. Będąc wówczas w pobliskim lesie, natknęła się na podejrzanego mężczyznę. Miała wrażenie, że ów nieznajomy był jakby zdenerwowany, speszony, kiedy ta pojawiła się na jego ścieżce. Jakby za wszelką cenę unikał pokazania twarzy, odwracał się tyłem. Zapamiętała, że był to postawny mężczyzna, lekko przygarbiony, o raczej tęgiej budowie ciała i ciemnych, przylizanych włosach sięgających do ramion. Miał na sobie za duży biały t-shirt i czarne spodnie. Wszystko to na niewiele się zdaje. Dni mijają, a pytań dotyczących tej zbrodni wciąż więcej niż odpowiedzi. Wśród nich pytanie najważniejsze. Kto tego dokonał?
Czy to ktoś z okolicznych mieszkańców? Czy pojawi się tu ponownie? Czy znów zaatakuje? Trudno się dziwić, że na Gdynię, a w szczególności na tą spokojną dotąd dzielnicę Dąbrowa, pada blady strach. Zapanowała psychoza. Ludzie tworzą domysły, podejrzewają siebie nawzajem. Każdy obcy odtąd z uwagą mierzony jest wzrokiem. A dzieci nie wychodzą już z domu bez asysty dorosłego, co oczywiście wymusza całkowite przeorganizowanie codzienności wielu rodzin. Pomimo wciąż trwającego lata, dni zdają się być zasnute stałym mrokiem. Tymczasem sekcja zwłok wykazuje, że bezpośrednią przyczyną zgonu Izy Strzałkowskiej było uduszenie. Choć badania wykluczyły gwałt, ustalono, że motywem, jakim kierował się sprawca, był jednoznacznie motyw seksualny. Zsunięte poniżej linii kolan spodnie, bielizna. Na ciele ofiary ujawniono materiał genetyczny. To sukces i nadzieja na to, że ta sprawa, pomimo początkowych trudności, wkrótce doczeka się rozwiązania. Już wcześniej wykluczono motyw rabunkowy. Nie zginął bowiem ani portfel, ani telefon. Wszystkie przedmioty należące do Izy znaleziono przy ciele, na miejscu zbrodni. W sieci, gdzie w dużej mierze przeniosło się teraz życie towarzyskie, cały czas wrze. Pojawiają się komentarze i plotki, że przy drodze, przy której 13-latka została zamordowana, w ubiegłych latach dwukrotnie napadano już na kobiety. Wówczas obie zdołały uciec. Raz nawet napastnika spłoszył kilkunastoletni chłopak, który był świadkiem zdarzenia. Ktoś inny anonimowo pisze, że feralnego wieczora Iza jakieś 20 minut przed ustaloną godziną zgonu rzekomo kłóciła się z dwójką chłopaków w wieku 16-17 lat. Komendant wojewódzki policji w Gdańsku uruchamia całodobową infolinię i wyznacza 10 tysięcy złotych nagrody dla osoby, która przyczyni się do wytypowania mordercy. Jest to o tyle dobre posunięcie, że telefon istotnie rozdzwania się. Wśród setek informacji, na ogół mało istotnych, choć przecież każda informacja jest ważna i może okazać się kluczowa, na uwagę zasługuje szczególnie jedno zgłoszenie od 22-letniej studentki Agnieszki. Informuje ona mundurowych, że w dniu śmierci Izy, nieopodal miejsca zdarzenia, zaczepiona została słownie przez starszego mężczyznę o krótkich, siwych włosach. Rzucił wtedy do niej ni stąd, ni zowąd: chodź, poszukamy grzybów. Może nie było to nic wielce podejrzanego wówczas, ale w obliczu tego, co wydarzyło się w tej okolicy tego samego wieczora, uznała, że może to być trop, którym warto ze śledczymi się podzielić. Dziewczyna zeznaje ponadto, że kilka miesięcy wcześniej, wiosną, widywała tego człowieka na tyłach pobliskiej szkoły podstawowej przy ulicy Nagietkowej. Bazując na zeznaniach i pamięci 22-latki, sporządzono portret pamięciowy podejrzanego, który następnie udostępniono mediom, a wydrukowane papierowe wersje portretu porozwieszano w sklepach, w dzielnicowej przychodni, a także na tablicach informacyjnych i witrynach wielu firm na terenie Gdyni. Na policję zaczynają się zgłaszać osobiście i telefonicznie osoby rozpoznające w mężczyźnie z portretu sąsiada, przechodnia czy pana widzianego w sklepie. Pojawiają się też tacy, którzy w tym na oko 55-60-letnim mężczyźnie dostrzegają duże podobieństwo do mężczyzny z ręcznikiem, będącego podejrzanym w sprawie Iwony Wieczorek. Mężczyzny, który niewiele ponad rok wcześniej, rankiem 17 lipca 2010 roku, szedł gdańskim deptakiem zawracającą z imprezy 19-latką, która to następnie jakby rozpłynęła się w powietrzu, a jej ciało poszukiwane jest po dziś dzień. Dodatkowo zdarzenie to miało miejsce przecież bardzo niedaleko stąd. W linii prostej obie lokalizacje dzieli zaledwie około 10 kilometrów. Czyżby więc za zbrodnią popełnioną na Izie i za tajemniczym zaginięciem Iwony Wieczorek stał ten sam mężczyzna? Poza jakimś rzekomym podobieństwem portretów pamięciowych nic na to nie wskazuje.
Rodzice Izy mają nawet za złe, że śledczy opublikowali portret pamięciowy. Twierdzą, że ten wizerunek mógł wręcz wprowadzić w błąd potencjalnych świadków. Człowiek z portretu pamięciowego z pewnością nie jest bowiem tym, którego wcześniej spacerując z psem widziała pani Małgorzata, matka Izy. W istocie zarówno jeden, jak i drugi zapamiętany tego dnia mężczyzna mógł być sprawcą, ale równie dobrze mógł być tylko albo aż ważnym świadkiem. W sprawie przesłuchano przeszło 700 osób. Nie było jednak wśród nich tych panów. W toku śledztwa ustalono, że feralnego 23 sierpnia 2011 roku Iza wyszła odprowadzić koleżankę około godziny 19:25. Był pogodny, ciepły wieczór. O tej porze jeszcze jasno. Swoje kroki dziewczyny skierowały nie bezpośrednio na najbliższy przystanek Leśna Polana, a w kierunku szkoły podstawowej przy ulicy Nagietkowej. Przeszły przez boisko szkolne i kierując się na przystanek Paprykowa przy ulicy Rdestowej, wstąpiły jeszcze do Supersamu w jego pobliżu, po słodycze. O godzinie 20:22 Ola wsiadła do autobusu linii 171 i odjechała w kierunku Gdańska. Iza w tym czasie ruszyła w drogę powrotną do domu. Z tego miejsca do domu miała jakieś 20 minut spacerem. Poszła ulicą Paprykową, następnie Sezamową i dalej ścieżką przez las. Zaczęło zmierzchać. Będąc już na skraju lasku, zbliżając się do ogrodzenia giełdy towarowej, 300 metrów od domu, została zaatakowana przez nieustalonego sprawcę, prawdopodobnie od tyłu. Napastnik zaskoczył dziewczynę swoim agresywnym, zdecydowanym zachowaniem, zaciskając przedramię na jej szyi. Iza była wysoką, wysportowaną dziewczyną. Podjęła próbę obrony, wyswobodzenia się z uścisku. Świadczyć może o tym fragment rozkopanej w tym miejscu ziemi, ale nie miała większych szans. Eksperyment procesowy dowiódł, że jej oprawca musiał się zaczaić na skraju drogi, być może w głębi zarośli. Wykluczono, by na przykład przeskoczył przez ogrodzenie giełdy, przy którym jest dość głęboki rów, i rzucił się na dziewczynę. Do dziś nie wiadomo jednak, czy Iza była przypadkową ofiarą, czy też może sprawca czyhał właśnie na nią. Według prokuratora najbardziej prawdopodobnym jest, że mężczyzna znał swoją ofiarę i wiedział, gdzie mieszka. Mógł też wcześniej zauważyć, że wyszła z koleżanką i wiedząc, że będzie wracała sama, czekał na sposobność do ataku. Ale jak było naprawdę, wciąż nie wiadomo. Profil DNA sprawcy zarejestrowano w bazie Genom. Przesłano go też do 9 wyższych uczelni, uniwersytetów medycznych, specjalizujących się w przygotowywaniu opinii z zakresu badań biologicznych, a także do wszystkich laboratoriów kryminalistycznych wojewódzkich komend policji, z wiarą w potwierdzenie zgodności z jakimś badanym już w przeszłości osobnikiem. Choć pozytywnej informacji zwrotnej z żadnej z tych placówek nie uzyskano, to przecież wciąż jest na to nadzieja. Ciekawym i dość niecodziennym materiałem dowodowym ujawnionym na ubraniu ofiary są drobinki powłoki malarskiej. Stąd jedna z wersji śledczych zakłada, że sprawcą mogła być osoba zatrudniona w okolicy jako pracownik remontowo-budowlany. Przesłuchano i pobrano próbki DNA od osób pracujących przy remontach w całej dzielnicy. Rozważano też oczywiście i sprawdzono, czy sprawcą nie był przypadkiem jakiś pracownik znajdujący się tu giełdy rolno-spożywczej. Albo kierowca samochodu dostawczego lub ciężarówki dowożący tam towar. Przez 2 lata intensywnego śledztwa przesłuchano grubo ponad 700 osób. Sprawdzono znajomych Izy, sąsiadów, osoby bezdomne pojawiające się w okolicy, pijaczków przesiadujących na terenie giełdy i wiele innych osób, które w jakikolwiek sposób mogły być powiązane ze sprawą. Bez rezultatów. W związku z niewykryciem sprawcy i brakiem świadków zdarzenia, śledztwo w czerwcu 2013 roku zostaje umorzone. Pod
Podejmowane są jednak cały czas pewne czynności pozaprocesowe w celu dokonania ustaleń w sprawie i pozyskania dodatkowego kluczowego materiału dowodowego. Przez 5 kolejnych lat sporo się zmienia w Polsce, ale także w okolicy samego tragicznego zdarzenia. Przestaje funkcjonować giełda towarowa. Teren od 2 lat pozostaje opustoszały, a wkrótce zostanie zrównany z ziemią, by później w tym miejscu deweloper mógł wybudować osiedle. Nie zmienia się tylko nic w postępie omawianej sprawy. Ale właśnie wtedy, 5 lat po oficjalnym umorzeniu śledztwa, w 2018 roku, na nowo odżywa nadzieja. Sprawie bowiem na nowo zaczyna przyglądać się gdańskie Archiwum X. Rzeczy osobiste Izy, które miała przy sobie i na sobie w czasie zabójstwa, przez kilka lat leżały spakowane w pudle, w szafie, w Izy pokoju. Rodzice nigdy go nie otworzyli, nie byli w stanie wziąć do ręki jej telefonu, portfela, czy tym bardziej ubrań. Teraz zabierają go funkcjonariusze Archiwum X do kolejnych badań. Aktualnie śledczy znają nie tylko profil genetyczny sprawcy, ale także dzięki niemu i przede wszystkim dzięki opinii zespołu specjalistów z Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie, wiedzą już też, że z prawdopodobieństwem 94% sprawcą jest mężczyzna o niebieskich oczach i z prawdopodobieństwem dochodzącym do 84%, że ma on jasne włosy. Oczywiście kolor włosów jest cechą zmienną w czasie. Niewykluczone więc, że sprawca, jeśli tylko żyje, może być już siwy, bądź też może nie mieć już włosów wcale. DNA mordercy Izy Strzałkowskiej oczywiście wciąż przechowywane jest w Zakładzie Medycyny Sądowej w Gdańsku. W przyszłości być może będzie można je wykorzystać do kolejnych badań zawężających krąg podejrzanych. Zespół pod kierownictwem profesora Wojciecha Branickiego z Instytutu Ekspertyz Sądowych zajmuje się już bowiem oznaczaniem przybliżonego wieku właściciela DNA. Jeśli prokurator zdecyduje się zamówić w Krakowie takie badania, może to być dla śledczych cenną wskazówką. Śmierć Izy szczególnie ciężko przeżyła pani Małgorzata Strzałkowska. Nigdy nie pogodziła się ze stratą córki. To ona znalazła ciało. To ona próbowała jako pierwsza przywrócić jej czynności życiowe. Powtarzała, że w dniu tragicznej śmierci jej córki skończyło się także jej życie. Aktywnie zaangażowała się w działania we wspólnocie rodziców po stracie dziecka. Zainicjowała cykliczne drogi krzyżowe dla rodziców, którzy tak jak ona utracili swoje dzieci. Dopiero po kilku latach była w stanie wyjść do ogrodu własnego domu, z którego widać miejsce, w którym Iza straciła życie, oddalone o 300 metrów. Dopiero po kilku latach była też w stanie wejść do jej pokoju. Najważniejszym dla niej było spotkać się z powrotem z córką. Zmarła 22 kwietnia 2021 roku. Dzień przed 23. rocznicą urodzin córki, w wieku zaledwie 49 lat. Tuż przed śmiercią zaczęła zamykać się w jej pokoju. Zapalała świeczkę i modliła się godzinę każdego dnia. Niespełna 10 lat po śmierci ukochanej córki spoczęła obok niej, niejako spełniając to, o czym od 10 lat marzyło. Pan Sławomir wciąż wierzy, że pozna prawdę, że dowie się, kto zabił jego dziecko, że dożyje tej chwili, w której mordercę dosięgnie sprawiedliwość, a on będzie mógł spojrzeć mu w oczy. Nadzieja w Archiwum X, genetyce i potencjalnych świadkach, do których być może śledczym wciąż nie udało się dotrzeć.